Chodzę do świątyni, aby stawać się świątynią Pana. Pielgrzymuję na Jasną Górę i wzbijam się, wznoszę się na wzgórze jasnogórskie po to, aby stawać się świątynią Pana, podobnym do Chrystusa, podobnym do Jego Matki. Praktycznym zaś przejawem, weryfikatorem tego, czy jestem świątynią Pana, jest moja zdolność do miłosierdzia. Wszak mój Pan jest miłością i miłosierdziem samym. Moja zdolność do miłosierdzia, która zawsze wyraża się albo się nie wyraża w relacji do Chrystusa w drugim człowieku. Czy jestem świątynią Pana, poświadcza moja zdolność do miłosierdzia względem drugiego człowieka. To, co jest tematem dzisiejszej homilii, wynika z przykazania Pana. Miłuj Boga całym swoim sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Dlaczego mam miłować Boga całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił swoich? Moje serce, umysł, po grzechu pierworodnym są niezdolne do miłości, niezdolne do pokochania, zaakceptowania samego siebie, do pojednania z samym sobą, a raczej po grzechu pierworodnym mam skłonność do dołowania siebie, do, patrząc obrazem dzisiejszej Ewangelii, wprowadzania siebie do Jerycha. Jerycho to depresja, to bardzo bogate miasto, które znajdowało się 230 metrów poniżej poziomu morza. Wychodzić z Jerycha, niekochania siebie, niekochania Boga, a w konsekwencji niekochania drugiego człowieka, to wzbijać się ku Jerozolimie, tam gdzie świątynia, tam jest Pan. Innymi słowy, przychodzę tutaj po to, aby doświadczyć uzdrowienia serca, przemiany serca. I to nie stanie się od tak, tego dnia. Na to mam całe życie. Całe ziemskie życie jest jak wędrowanie, wznoszenie się z Jerycha ku Jerozolimie. Dawanie Bogu szansy, aby mnie przemienił. A On właśnie z Jerozolimy, z niebiańskiej Jerozolimy, z nieba przychodzi do Jerycha mojej egzystencji, do moich zranień, do moich skłonności do dręczenia siebie i innych, do moich skłonności odbierania sobie życia i odbierania życia innym poprzez swoje pozbawione miłości funkcjonowanie. Dlatego całym sobą, bo cały ja jestem zraniony po grzechu pierworodnym, a przecież wiemy, że zranieni ranią. Ci, którzy zadają ogrom ran, ci, którzy zadali nam ogrom ran, a może my, którzy zadajemy ogrom ran, czynimy to dlatego, że jesteśmy zranieni, że jesteśmy w Jerychu poobijani, poranieni, jakoś odarci poprzez własne grzechy albo grzechy drugiego człowieka z własnej godności. Przemienić serce. Ten będzie miłosierny względem drugiego człowieka, kto sam doświadczył miłosierdzia, kto sam spotkał się przed Bogiem, bo tylko przed Bogiem można stanąć w prawdzie, inaczej uciekamy od prawdy o samym sobie, spotkał się z własną biedą, własną grzesznością. Gdy będziesz kuszony, aby sądzić drugiego człowieka, aby być bezwzględnym względem niego, aby go na każdym kroku krytykować, gdy będziesz kuszony tym, aby widzieć drugim tylko zło, pomijając równocześnie dobro, które człowiek ma w swoim sercu, bo każdy, choćby na dnie swojego serca, choćby w sposób najbardziej niewidoczny ma w sobie dobro, pomyśl sobie, jaki ty jesteś, jakie grzechy popełniasz albo popełniałeś i że Bóg ci to wszystko wybaczył, przebaczył. Dopiero gdy będę na tej drodze uzdrawiania serca,
drodze patrząc obrazowo z Jerycha do Jerozolimy, a Jerozolima to będzie moje zbawienie, to będzie moje bycie w niebie, gdy już upodobnię się w miłosierdziu do Jezusa, gdy będę na tej drodze, to na tej drodze winienem wszystko, czym jestem, wszystkie przestrzenie mojego życia, wszystkie przestrzenie mojego ja otwierać na miłość miłosierną Pana Boga, która przychodzi tak bardzo konkretnie. Ta miłość miłosierna przychodzi w sakramentach. Ja wszedłem na tę drogę w momencie sakramentu Chrztu Świętego, stając się mieszkańcem Gospody. Mieszkańcem Gospody to znaczy mieszkańcem Kościoła Świętego. Ja tutaj zostałem opatrzony oliwą, sakramentem chrztu, namaszczony Duchem Świętym. Ja tutaj otrzymuję wino przemienione w krew. Ja tutaj otrzymuję ciało i krew Chrystusa. Ja tutaj adoruję Jezusa. Ja tutaj przez tego Samarytanina, Chrystusa, niegdyś pobitego, zabitego, odartego z szat, odrzuconego i to przez swoich. Przez swoich, bo przez ludzi ja przyszedł do swoich na ziemię z nieba, przez swoich, bo przez swój naród. Ja tutaj jestem opatrywany, jak ten człowiek pobity przez miłosiernego Samarytanina, jakim jest Chrystus, tu w Gospodzie, tutaj w Kościele Świętym. Kochani, mamy stawać się miłosierni, bo wiemy od Pana, że błogosławionymi są miłosierni i tylko oni miłosierdzia dostąpią. Tylko oni doświadczą przemiany serca i tylko oni będą w niebie. Czym jest miłosierdzie? Pięknie opisuje i równocześnie komentuje dzisiejszą Ewangelię arcybiskup Fulton Sheen w tekście Krzyż i błogosławieństwa. Miłosierdzie to współczucie, które pozwala zdjąć jarzmo smutku z drugiego człowieka, jakbyśmy sami je nosili. Ale jeśli nie mamy takiego współczucia, to jak współczucie ma wrócić do nas? Tak boleć, tak cierpieć z powodu biedy drugiego człowieka, jakby ta bieda była moją biedą. Tak współczuć, ale na współczuciu, na litości nie polega miłosierdzie. Być powodowanym tym współczuciem i zadziałać, coś zrobić, aby drugiego człowieka wyprowadzić z biedy. Więc miłosierdzie to konkretny czyn. Coś fizycznego, może wspomóc materialnie, poświęcić czas, być obecnym przy takim człowieku, wysłuchać, pocieszyć, na pewno modlić się za takiego człowieka, wesprzeć duchowo, może zamówić najświętszą ofiarę, być z tym człowiekiem. Miłosierdzie to konkretny czyn. Współczucie, litość to jeszcze nie miłosierdzie. Moglibyśmy miłosierdzie sprowadzić do trzech słów. Zauważyć, tak jak dzisiaj zauważa tego człowieka pobitego i ledwo żyjącego, odartego z szat, miłosierny Samarytanin. Zauważyć, współczuć, serce boleje i zadziałać, opatrzyć rany, zawieźć do Gospody. Nie wiemy, czy ten człowiek, który został pobity, był gorliwym, wierzącym Żydem, bo pewnie był Żydem, ale wiemy, że został zawieziony przez miłosiernego Samarytanina do Gospody, do Kościoła. Jak drugi człowiek uwierzy w Chrystusa, uwierzy, że Kościół jest święty, mimo nieświętości i kapłanów, i nieświętości nas, bo święty świętością samego Chrystusa, którego serce miłosierne bije w tabernakulum i staje się pokarmem. Wtedy, gdy my będziemy dla innych miłosierni i dotrze do nas to, że bliźnim jest każdy człowiek, każdy. Trudno kochać i trudno wyświadczać pomoc i miłosierdzie człowiekowi, który czyni zło. Z punktu wyjścia swojej grzesznej natury jesteśmy w stanie kochać i być w cudzysłowie miłosiernymi tylko dla tych, którzy wyświadczają nam dobro, dla korzyści. Dla korzyści. Nie jesteśmy
zdolni do prawdziwego miłosierdzia i do prawdziwej miłości, które są bezinteresowne i oznaczają stratę. Oznaczają stratę. Świadomość własnej nędzy, własnej biedy, niezdolności do miłości i do miłosierdzia prawdziwego, ma nas mobilizować, żeby jak najczęściej karmić się Chrystusem. Jak najczęściej przychodzić do tej Jerozolimy, do świątyni, aby doświadczyć przemiany serca. Istnieje też ryzyko potraktowania nawet Boga w sposób interesowny, w sposób egoistyczny. Przychodzę do Ciebie, Panie, bo chcę sobie coś załatwić z Tobą, który jesteś wszechmocny, dla jakiejś korzyści. Nie przychodzę do Ciebie, abyś przemienił moje serce, a w konsekwencji przemiany mojego serca obdarował mnie takimi czy innymi dobrami, bo Bóg jest hojny i obdarowuje dobrami, ale przychodzę ze względów doczesnych, ziemskich, materialnych, abyś załatwił mi, nie wiem, pomyślność egzaminu, abyś załatwił mi dobrą pracę, abyś rozwiązał moje problemy, ale w tych intencjach może się nie pojawić ta fundamentalna intencja. Uzdolnij mnie do miłości, uzdrów moje serce, przemień mój umysł, przemień moje serce. Może się to nie pojawić. I możemy podzielić los kapłana, ale też sługi świątynnego z pokolenia Lewiego, że idziemy do Jerozolimy i tak naprawdę nasze serca są nieprzemienione. Zobaczcie, kapłan, nie chodzi tu o to, żeby uderzać w kapłanów, bo już dość są uderzani kapłani współcześnie, ale chodzi o kondycję ludzkiego serca, które potrafi być zamknięte na obecność Bożą nawet w świątyni, a finalnie w konsekwencji nie doświadczyć uzdrowienia. Kapłan schodził z Jerozolimy, która jest ponad poziomem morza, jest różnica poziomu w 1000 metrów między Jerozolimą a Jerychem, które było położone poniżej, było 27 kilometrów odległość, a skok poziomowy jest niesamowity, 1000 metrów, w dół schodzi. Schodzi w dół do Jerycha, bo tam mieszka kapłan, ale wraca ze świątyni. Kapłani składali tam ofiary i każdy kapłan miał dyżur świątynny, to znaczy przebywał w świątyni 8 tygodni w ciągu roku. Było bardzo dużo kapłanów. Sługa świątynny składający ofiarę pomija człowieka, który potrzebował pomocy. Obchodzi go szerokim łukiem z daleka. Może zakłada, że już nie żyje. Też ten sługa świątyni z pokolenia Lewiego również pomija, a Samarytanin wyświadcza miłosierdzie, nie? Być w świątyni, spędzić tyle czasu w świątyni i mieć tak serce ospałe, tak nieprzemienione. Nie miłować Boga całym sercem, bo gdy się miłuje całym sercem Boga, to serce musi współczuć, zaboleć z powodu biedy drugiego człowieka. Musi. Czasem temu sercu brakuje odwagi, a czasem to serce nie chce stracić czasu, stracić pieniędzy, stracić w oczach drugiego człowieka, aby być miłosierne na Chrystusa w drugim człowieku. Bardzo łatwo nam być ludźmi kultycznymi, którzy dowartościowują, wzmacniają i czasem rozkręcają własne ego w świątyni, aby dobrze o sobie pomyśleć. Chodzenie do świątyni, chodzenie do kościoła, przystępowanie do sakramentów ma poprawić moje myślenie o samym sobie, moje ego. Ale ono nie ma poprawić mojego myślenia o samym sobie, choć w konsekwencji tak, ale najpierw ma przemienić moje serce. Ja Boga bardzo potrzebuję. Gdybyśmy Boga nie potrzebowali w swojej grzesznej kondycji, Bóg nie stałby się człowiekiem, nie zszedłby z niebiańskiej Jerozolimy do Jerycha ziemskiego naszej egzystencji. Nie umarłby za nas na krzyżu. Nie założyłby kościoła. Nie zostawiłby się w sakramentach. Gdyby człowiek był zdolny do miłości i do miłosierdzia. Dlatego bardzo potrzebujemy Boga i prośmy w tej Eucharystii Maryję, Matkę Miłosierdzia,
o to, aby uzdolniła nas do otwarcia się na przemieniającą moc Boga, bo jesteśmy tak bardzo pozamykani. Częściej kultyczni, częściej skoncentrowani na sobie i na własnych potrzebach niż na potrzebach drugiego człowieka. Napiszę w jednym z artykułów Szaleniec Maryi, ojciec Maksymilian Kolbe, że Maryja staje się narzędziem Bożego miłosierdzia, doskonałym narzędziem, bo faktycznie otwiera się w sposób doskonały na Boga, Bóg staje się w niej człowiekiem, rodzi się miłosierdzie, bo Chrystus, którego rodzi Maryja, Pan Jezus, objawia miłosiernego Ojca. I potem pisze ojciec Maksymilian tak: jeżeli będziemy dziećmi Maryi, jeżeli będziemy zupełnie jej oddani, ona nas uzdolni do tego, abyśmy jak ona stawali się narzędziem miłosierdzia Bożego dla tego świata. A wtedy ten świat uwierzy, że Bóg istnieje. Nie jest jakimś mitem, nie jest jakąś fantasmagorią, jakimś wymyślonym kimś ideą, którą wyznajemy, w którą wierzymy, bo jesteśmy tak słabi, że bez Niego byśmy sobie nie dali rady. Świat sobie daje radę bez Boga, a Ty przychodzisz do tego Boga, bo jesteś tak słaby. Świat sobie również nie daje rady bez Boga. Dlatego tyle ucisku, tyle wojny, tyle rozwodów. Gdyby świat sobie dał radę bez Boga, to Bóg by nie stał się człowiekiem. Nie byłoby Kościoła, nie byłoby sakramentów, bo i po co? Amen.